Dziś opowiem o najważniejszych odkryciach i nieznanych jak dotąd właściwościach witaminy D. Bo czy wiedzieli Państwo, że witamina ta chroni tętnicę przed miażdżycą, zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy, przyspiesza gojenie się stopy cukrzycowej, do tego zabezpiecza przed sezonowymi infekcjami, osłabia efekty uboczne leków na wysoki cholesterol, czyli statyn, czy też zmniejsza ryzyko rozwoju chorób przyzębia, które kończą się wypadaniem zębów? Drodzy widzowie, nauka podobnie jak ceny w naszym kraju nie stoją w miejscu. Wciąż udowadnia, że jej granice można przesuwać i przesuwać i że wciąż możemy dowiadywać się czegoś nowego. A dzisiejszy film rozpocznę od najważniejszego odkrycia, którego dokonano w tym roku, dokładniej mówiąc 1 kwietnia. Drodzy Państwo, okazuje się, że witamina D połączona z rybimi kwasami tłuszczowymi omega-3 może zmniejszać ryzyko rozwoju miażdżycy lub też spowalniać już istniejącej. I tłumaczę Państwu dlaczego. A żebyśmy wszyscy mogli zrozumieć, dlaczego to połączenie chroni nas przed tą ciężką chorobą, trzeba tylko powiedzieć dwa słowa na temat tego, co tę chorobę powoduje, a wtedy wszystko stanie się jasne. Inicjatorem blaszki miażdżycowej jest utleniony cholesterol. To on uszkadza wewnętrzną ścianę naczyń krwionośnych, czyli śródbłonek, i jest miejscem przyczepiania się kolejnych warstw struktur miażdżycowych. Jak się okazuje, połączenie witaminy D oraz kwasów tłuszczowych omega-3 zmniejsza utlenianie cholesterolu, a dzięki temu zmniejszamy ryzyko pojawienia się miażdżycy lub też spowalniamy postęp już istniejącej. W badaniu z kwietnia tego roku na temat wpływu połączonego oddziaływania witaminy D i kwasów tłuszczowych omega-3 na utlenianie cholesterolu czytamy: suplementacja witaminy D zmniejszyła poziom utlenionego cholesterolu. Dlaczego tak się dzieje? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, kwasy tłuszczowe omega-3 wychwytują wolne rodniki, które utleniają cholesterol. Natomiast, drodzy Państwo, mało kto wie, że witamina D jest przeciwutleniaczem błonowym, czyli zabezpiecza cholesterol, który tworzy błony komórkowe, przed utlenianiem. Dzięki czemu komórki wewnętrznej ściany naczyń krwionośnych są bardziej odporne na tworzenie się w nim utlenionego cholesterolu. Ale ochrona naszych naczyń krwionośnych to nie wszystko. Rok wcześniej, w 2022 roku, badacze dowiedli, że długotrwała suplementacja witaminy D, co oznacza w języku naukowców przynajmniej 30 miesięcy, znacznie poprawia wskaźniki metaboliczne u chorych na cukrzycę. I nie chodzi wyłącznie o obniżenie poziomu glukozy, poprawę wydzielania insuliny czy też zmniejszenie insulinooporności, ale co bardzo ważne, również o zmniejszenie stężenia kwasu moczowego. Przypomnę, podwyższone stężenie kwasu moczowego grozi rozwojem poważnej i bardzo bolesnej choroby stawów, czyli dny moczanowej. Ta choroba jest odzwierciedleniem zmniejszonych zdolności rozpuszczania się we krwi kwasu moczowego. W takiej sytuacji kwas moczowy zaczyna krystalizować w naszych stawach, dając potworne objawy bólowe. Jak wskazali naukowcy w badaniu, które zaraz zacytuję, już 800 jednostek międzynarodowych witaminy D u chorych na cukrzycę, ale przyjmowanych regularnie, nieustannie przez długi czas, czyli mniej więcej przez te 30 miesięcy, może nie tylko stłumić objawy cukrzycy, ale zabezpieczyć przed rozwojem kolejnej choroby. Jak czytamy w badaniu o wpływie witaminy D na cukrzycę typu drugiego u osób w podeszłym wieku, odkrycia te sugerują, że długoterminowa suplementacja witaminą D znacznie zmniejszyła insulinę naczczo, insulinooporność i poziom kwasu moczowego w surowicy u pacjentów w średnim i starszym wieku z cukrzycą typu drugiego. Drodzy Państwo, a jeśli wciąż jesteśmy przy cukrzycy, to myślę, że każda osoba chora na cukrzycę choć raz w życiu słyszała słowo stopa cukrzycowa, czyli jedno z najcięższych powikłań w przebiegu tej choroby. Stopa cukrzycowa objawia się licznymi owrzodzeniami oraz trudno gojącymi się ranami. W wyniku tego często dochodzi do jej amputacji. Jak się okazuje, gojenie stopy cukrzycowej wspomaga witamina D. W badaniu sprzed 2 miesięcy, z września 2023 roku o tytule „Lepsze gojenie owrzodzeń stopy cukrzycowej po podawaniu dużych dawek witaminy D” czytamy: stwierdziliśmy, że duże dawki witaminy D są skuteczne w porównaniu z małymi dawkami witaminy D we wspomaganiu gojenia przewlekłych owrzodzeń stopy cukrzycowej. Dla zainteresowanych dodam, że efekty te naukowcy zauważyli przy podawaniu około 7 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D na dobę
przez 48 tygodni, czyli prawie przez rok. A skoro o rozwiniętej cukrzycy była mowa, to teraz informacja dla wszystkich tych, którzy cierpią na stan przedcukrzycowy, czyli stan chorobowy o jeden krok przed cukrzycą. Stan przedcukrzycowy rozpoznajemy, gdy glukoza rano na czczo przekracza nam 100 mg na decylitr, ale wciąż jest niższa niż 120 mg na decylitr. Wszystkim tym osobom, które nie chcą zachorować na cukrzycę i zmniejszyć ryzyko jej rozwinięcia ze stanu przedcukrzycowego, polecam zainteresować się witaminą D. Okazuje się, że witamina D zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy, ale to ochronne działanie jest jeszcze wyraźniejsze, jeśli w tym samym czasie witaminę D połączymy z wapniem. Przypomnę, witamina D poprawia wchłanianie wapnia, a wapń wykazuje ochronne działanie na komórki beta-trzustki, które wydzielają i produkują insulinę. Drodzy widzowie, w badaniu, do którego się właśnie odnoszę osobom biorącym udział, podawano 1600 jednostek międzynarodowych witaminy D oraz 500 mg wapnia dziennie przez 24 tygodnie. I jak czytamy w badaniu z 2020 roku na temat wpływu suplementacji witaminą D i wapniem na stan przedcukrzycowy, wykazano, że suplementacja witaminą D i wapniem może poprawić funkcję komórek beta-trzustki u osób ze stanem przedcukrzycowym i niskim poziomem witaminy D w surowicy. A kolejny punkt wciąż nawiązuje do cukrzycy. Tym punktem jest zapalenie dziąseł. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę, że w trakcie cukrzycy znacznie częściej chorzy zapadają na choroby dziąseł, a w tym na paradontozę, która niestety skutkuje utratą i wypadaniem nawet zdrowych zębów. Jak się okazuje, w czerwcu tego roku naukowcy odkryli, że schorowanym dziąsłom pomaga również witamina D. W badaniu najwyższej rangi, czyli w metaanalizie z 2023 roku, badacze podsumowują. Suplementacja witaminą D jako uzupełnienie niechirurgicznego leczenia chorób przyzębia ma pozytywny wpływ na profilaktykę i leczenie chorób przyzębia w praktyce klinicznej. Następny punkt jest bardzo na czasie, ponieważ za oknem mamy praktycznie zimę i niebawem rozpocznie się sezon na różnego rodzaju wirusy, świrusy, a w tym na przykład na zakażenia grypowe. Jak wszyscy wiemy, w okresie zimowym ilość słońca, która dociera do naszego organizmu i w tym do skóry, w której wytwarzana jest witamina D, jest znacznie mniejsza, a spadek ilości witaminy D to słabsza odporność. Okazuje się jednak, że suplementacja już niewielkiej ilości witaminy D chroni nas przed ryzykiem rozwoju chorób grypopodobnych. Jak czytamy w badaniu z grudnia 2022 roku, suplementacja witaminą D w dawce 5000 jednostek międzynarodowych dziennie zapobiega chorobom grypopodobnym. I zatrzymując się tutaj na chwilę i podsumowując te kilka punktów, chciałbym uwypuklić jedną rzecz. Że w tych badaniach klinicznych z udziałem ludzi naukowcy wcale nie używali końskich dawek witaminy D. Były to dawki rzędu 1800, 4000, 5000 czy niewiele więcej jednostek międzynarodowych witaminy D na dobę. Jak zatem widzimy, my wcale nie potrzebujemy mega dawek witamin. A teraz powiedzmy o tym, jak witamina D pomaga osobom przyjmującym leki na obniżenie poziomu cholesterolu, dokładniej mówiąc statyny. Drodzy widzowie, osoby, które regularnie przyjmują powyższe leki, często cierpią na różnego rodzaju bóle, ale są to bóle szczególne, ponieważ dotyczą one naszych mięśni. Ból mięśni pojawia się dlatego, że statyny obniżają w tym samym czasie poziom cholesterolu i koenzymu Q10, ponieważ cholesterol i koenzym Q10 wytwarzane są z tej samej cząsteczki, cząsteczki, której tworzenie hamują statyny. Jeśli w naszym organizmie stężenie koenzymu Q10 ulegnie zmniejszeniu, to mięśnie nie będą w stanie pracować tak efektywnie, ponieważ koenzym Q10 bierze udział w wytwarzaniu energii dla ich pracy. I to jest jedna z przyczyn pojawienia się bólów mięśni u osób przyjmujących statyny. Natomiast bóle te możemy zmniejszyć przyjmując witaminę D. Jak czytamy w badaniu sprzed roku pod tytułem Wpływ suplementacji witaminą D u pacjentów z objawami mięśniowymi związanymi ze statynami i niskim poziomem witaminy D, u 63% osób przyjmujących statyny natężenie bólu zmniejszyło się, kiedy poziom witaminy D wrócił do normy.
Kolejny punkt może będzie nieco wstydliwy, ale myślę, że o wszystkich tematach, jeśli tyczą się zdrowia, trzeba rozmawiać, bo w końcu nic co ludzkie nie powinno nam być obce. Drodzy Państwo, ten punkt tyczy się nietrzymania moczu. Jak się okazuje, to właśnie w tym roku, w 2023, naukowcy dowiedli, że witamina D może pomóc w nietrzymaniu moczu kobietom po menopauzie. Badacze w badaniu pod tytułem Wpływ witaminy D na pilne nietrzymanie moczu u kobiet po menopauzie wskazują, iż wyniki niniejszego badania wykazały, że u kobiet po menopauzie cierpiących na nietrzymanie moczu cotygodniowe stosowanie witaminy D w dawce 50 tysięcy jednostek międzynarodowych przez 8 tygodni zmniejsza nasilenie nietrzymania moczu. Drogie panie, 50 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D na tydzień to jest tak mniej więcej 7 tysięcy jednostek międzynarodowych tej witaminy na dzień. A badanie, przypomnę, trwało 8 tygodni. I tutaj oczywiście może pojawić się pytanie, dlaczego witamina D działa właśnie w ten sposób? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ witamina D, przypomnę, wspiera wchłanianie wapnia, natomiast zwieracze, w tym zwieracz odbytu i cewki moczowej, są wyjątkowo czułe na jego niedobory. Gdy jego stężenie maleje, siła ścisku tych mięśni osłabia się. W kolejnym punkcie opowiem o odkryciu z tego roku, odkryciu, które przyniesie wiele korzyści osobom borykającym się z alergicznym nieżytem nosa. Drodzy widzowie, alergiczny nieżyt nosa daje nam o sobie najczęściej znać w okresie tym jesiennoletnim, kiedy zaczynają pylić różnego rodzaju rośliny. Wtedy chorzy często przyjmują różnego rodzaju leki antyalergiczne, by zachować drożność górnych dróg oddechowych i łatwiej oddychać. Jednym z takich leków jest mometazon. A jak dowiedli naukowcy w badaniu z tego roku, suplementacja witaminą D poprawia działanie terapeutyczne mometazonu w alergicznym nieżycie nosa. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.